Was bardzo serdecznie we Vlognasie dniu 9. Najpierw otworzymy sobie kalendarz z Kindera. Otwieramy najpierw kalendarz z Kindera. Kto bierze jajeczko? Ja. No dobra, dzisiaj Ty możesz. I teraz czas na kalendarz od Karoli. Jak widzicie, ja dopiero dzisiaj nałożyłam tą czarną maseczkę z Eveline. Zaraz Wam pokażę, jak ona świetnie wygląda. No, wygląda super, naprawdę. I wczoraj późno się położyliśmy spać i już naprawdę nie chciało mi się jej robić. Więc dzisiaj stwierdziłam, że to jest idealny moment i teraz otwieramy kalendarz od Karoli. Sprawdźmy, co jest w środku. Wydaje mi się, że to jest jakiś świecznik, ale sama nie wiem. No, zaraz się przekonamy. Wow! O! Co to jest? To jest świecznik świąteczny. I powiem Wam, że ten świecznik bardzo pachnie cynamonem. I cytat na dziś to: zrób komuś dzień dobry. Także dzień dobry. One and all. Wróciliśmy przed chwileczką do domu z miasta i słuchajcie, byliśmy na zakupach, ponieważ Wiktoria potrzebowała butów zimowych i kupiliśmy takie same, które miała w tamtym roku, buty z Fila, tylko zmieniliśmy jej kolor. Są one takie granatowe z połyskiem, z takimi różowymi dodatkami. No, myślę, że wyglądają fajnie. W tamtym roku fajnie się sprawdzały i nie chcieliśmy kombinować z jakimiś innymi, więc wzięliśmy te same i zapłaciliśmy 89,90. Także cena też przystępna. Wróciliśmy przed chwileczką dosłownie do domu i mam wielki problem, ponieważ o 7 zaczęłam dodawać filmik, żeby pojawił się na 16:30. Jest godzina 14:35. Filmik był przesłany w 45%. Zaczęłam przesyłać od nowa, bo myślałam, że jakiś błąd i słuchajcie, 1% i tak się zawiesiło. Nie wiem, nie wiem, co mam zrobić kompletnie. No, na pewno do tej 16:30 nie zdąży mi się wgrać. Co by tu zrobić? Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze. Zaraz zadzwonię do Daniela, może on coś wymyśli. Ale jestem zła, słuchajcie, chyba coś z naszym internetem jest nie tak. Ja nie wiem, jak ja będę dodawała vlogmasy kolejne. Więc na pewno będzie kolejny ten z 3 dni łączony, bo innej opcji nie widzę. Żebym jeszcze przed pracą się zastanawiała, jak dodać vloga. No teraz to chyba pojadę do mojej mamy i skorzystam u niej z internetu, żeby tylko Wam na tą 16:30 dodać, bo strasznie mi zależy. No a później to nie wiem, bo... ale się narobiło. No nic, zbieram się i jadę do rodziców, żeby dodać Wam vloga. Jak to w ogóle brzmi? Wikusia, jedziemy do babci Joli, wiesz? Bo babcia Jola ma dobry internet. Jedziemy? Nie. No to zbieramy się. Nie. Ja już jestem u rodziców i jeśli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że Wiktoria co roku dostaje od mojej mamy jedną taką większą, porządniejszą bombkę. Tą bombkę Wiktoria dostała jako pierwszą na święta. Piękna jest, taki Mikołajek wielki. W tamtym roku na święta dostała takiego bałwanka z prezentami. On jest już troszkę mniejszy, ale też jest to duża bombka. A tego Mikołaja Wiktoria dostała w tym roku.
jest piękne, z takim wielkim niebieskim workiem wypełnionym prezentami. Jak moja mama będzie miała już choinkę, to na pewno pokażę Wam, jak one się prezentują na choince, te bombeczki, bo są naprawdę przepiękne. 52%, jeszcze 7 minut, więc zdążę na 16:30, bo nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. My, jak widzicie, jesteśmy w aucie, czekam na Daniela i jedziemy na szybkie zakupy i do domku. Zobacz, jakie piękne, Wiktoria, są gwiazdy. Ale śliczne, zobacz, jakie duże. Wróciliśmy z zakupów i tak na szybko pokażę Wam, co kupiliśmy. Są tutaj dwa mleka, ketchup, kawa, banany, herbata, cukinia, kukurydza, mandarynki, jakiś serek, ser na kanapki, masło, makaron spaghetti, to jest mój ulubiony, serek w plastrach, dwa opakowania mrożonych warzyw i do tego makaron. I to całe nasze zakupy. Powiem Wam szczerze, że to był jakiś zwariowany dzień i dobrze, że dobiegła końca. Cały dzień coś robiliśmy, jeszcze ten problem z dodaniem filmu, no ale jutro już na pewno będzie lepiej. Teraz grzeję rosołek, dojemy resztę rosołu. Tak, i będziemy malować. Tylko mama rosołek zrobi, dobrze? Okej? No dobra. To idę robić rosół, ja się na pewno jeszcze do Was odezwę i chwilę z Wami porozmawiam. Więc to nie jest ostatnia chwila, w której mnie dzisiaj widzicie. Ale bałagan, co? Ja jestem na etapie układania Wiktorii ubranek. Odkładam to, co jest już za małe. Resztę rzeczy segreguję, układam, ponieważ to, co się działo u Wiki w szafie, to była jakaś masakra. Więc trzeba było to posprzątać. I zobaczcie, co mam. To są pierwsze jej śpioszki. Takie maleńkie. Jakoś mam do nich wielki sentyment. Wiadomo, jak to mama. I trzymam je cały czas u niej w szafie z innymi ubraniami. Bardzo, bardzo je lubię. I mam nadzieję, że jak to poukładam, to zostanie na dłużej porządek. Ostatnio, jak zrobiłam Wiki porządek w szafce, to słuchajcie, już jest taka wysoka, że wszystko sobie pozdejmowała. Wybierała, w co chce się ubrać. A moja księżniczka lepi sobie z Play-Do. Bardzo lubi Play-Do. A ja przy porządkach oglądam sobie vlogmasy. Teraz akurat oglądam Glam Paulę. Bardzo lubię jej vlogmasy. Mila, ślicznotko ty nasze. Okej, moi kochani, kończymy tego vloga. Dzisiaj było bardzo nudno, no ale i tak jak mi się zdarzają, jutro już idę do pracy i tak jak Wam mówiłam, będzie vlog łączony z 3 dni, więc jakoś to przeżyjemy. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już niebawem. Szybko minie. Pa, pa! Pa!